Siemanko, Damian z tej strony, witam Was na moim kanale Daemon Spinning. Mamy koniec września, za dwa dni zaczyna się kalendarzowa jesień, a wiadomo jak jesień to i duże szczupaki. Ale przed tym jak powyciągam duże przynęty, zmienię plecionkę na mocniejszą i zacznę faktycznie łowić z myślą o dużych szczupakach. Mam dzisiaj praktycznie chyba ostatni dzień w roku, kiedy jeszcze łowię małymi przynętami, takimi do 12 cm. Myślę o koniach, jakichś większych, mniejszych szczupakach. Jak będą większe, to oczywiście będę się bardziej cieszył. No może jakieś sandacze. Więc zapraszam Was do oglądania tego ostatniego dnia w roku, gdzie jeszcze łowię mniejsze ryby. A od następnego tygodnia zaczynamy już polowania na te potwory z kanałów. Zapraszam. No, mamy branie. Szczupa chyba. Ale teraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy co to. O, szczupak. I to ładny szczupak. Bardzo ładny szczupaczek. Czekam, aż się uspokoi trochę. Śliczne. Trzeba będzie wypełnić troszkę. No już. Pomóc. Nie zaszkodzić. No chodź koleżko. Chodź. Morning. That's a big fish. Yeah, average I would say. What is it? Pike. Pike, yeah. You put them back. Oh yeah. Okay. Yeah, let it grow. Angry little fellas. It is angry, yeah. Piękny. Trochę pokiereszowany, ale wpuszczamy go od razu. Morning. Yeah, yeah. Wracaj. Zobaczmy, co zostało z przynęty.
No, do wymiany. No ale to nic. Warto było. Dobra. Zmieniamy przynętę na inny kolor. Zostajemy przy tej samej Savage Gear i lecimy dalej. To było 13 cm. Mniejszy od tamtego, wiadomo, ale ładny. Mam coś. Okoń. I to bardzo ładny okoń. Zmierzymy go z ciekawości, bo myślę, że to jeden z większych, które złapałem. No nie. 36 cm. Piękny. No i wraca do wody. Lany na niskiego szczupaka. Zaraz prowadziłem przynętę. Koło brzegu, wzdłuż brzegu praktycznie. Takie maleństwo chudziutkie. Spadaj. Thank you.
Moje GoPro padło, więc to jest chyba najlepszy znak, żeby skończyć na dzisiaj. Także mam nadzieję, że podobało Wam się mój film. Jeśli tak, to proszę łapkę w górę zostawcie i subskrybujcie kanał. A już od następnego tygodnia zaczynam, tak jak mówiłem, sezon na duże szczupaki. Także do zobaczenia.